Kto nie lubi urządzić sobie spontanicznej rozruby w GTA albo poganiać się dla zabawy z policją w Need for Speedzie? Stosunkowo prosta, niezobowiązująca rozrywka, nie niosąca za sobą żadnych daleko idących konsekwencji. W realnym świecie podobna zabawa skończyłaby się błyskawicznie, ponieważ stróże prawa są zdecydowanie skuteczniejsi i mimo licznych stereotypów bystrzejsi. Bycie wirtualnym policjantem jest trochę jak zabawa w chowanego z czterolatkiem, kiedy musisz w przekonujący sposób udawać, że nie widzisz jego stóp wystających spod łóżka. I jak się tak nad tym zastanowić, to trzeba dojść do wniosku, że przygotowanie sprawnie działającego systemu poszukiwania naprawdę nie jest proste. Musi być możliwie realistyczny, ale jednocześnie nie może sprawić, że gracz będzie się bał zrobić cokolwiek. Jedni stawiają na prostotę, inni starają się stworzyć coś bardziej rozbudowanego i logicznego. Przyczynkiem do powstania tego materiału jest... A dam wam chwilę na zgadnięcie. Jaka stosunkowo świeża produkcja mogła dać mi powód do zastanowienia się nad rolą policji w grach wideo? No pewnie, że to. Cyberpunk to gra krytykowana za wiele rzeczy, ale jednym z najostrzej i najgłośniej atakowanych elementów była właśnie fatalnie funkcjonująca policja. Po premierze wyglądało to tak źle, że jeden z moderów przygotował stosowną łatkę całkowicie wyłączającą służby porządkowe. Funkcjonariusze teleportujący się tuż obok gracza 3 sekundy po dokonaniu przestępstwa, otwieranie ognia bez powodu, fatalnie funkcjonująca sztuczna inteligencja. Chyba wszyscy, którzy zdecydowali się na zakup Cyberpunka w dniu premiery, wiedzą, o czym mówię. Teraz, 4,5 miesiąca później, jest niewiele lepiej. Ale lepiej. Zobaczmy, jak różne studia podchodziły do tego tematu i spróbujmy się zastanowić, co sprawia, że system poszukiwania przez policję jest dobry albo zły. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żebyśmy znaleźli jedną, uniwersalną odpowiedź na to drugie pytanie, bo przecież nie wszystkie tytuły z otwartym światem są takie same. Na przykład pierwszy Driver z 1999 roku posiadał bardzo prosty, w zasadzie zero-jedynkowy system, w którym niemalże każdy kontakt z policją kończył się rozpoczęciem pościgu. Dało się go zgubić, jednak sam poziom poszukiwania nie spadał aż do końca misji. W dwójce pojawiła się możliwość opuszczenia samochodu, a dzięki niej odzyskania anonimowości. Wystarczyło zmienić wóz na inny. Rozwiązanie proste, ale wystarczające, ponieważ Driver to seria, w której największą, jeżeli nie jedyną atrakcją była właśnie zabawa w berka z policją. Obowiązujący do dzisiaj standard w tego typu produkcjach ustanowiło jednak GTA. W tej serii stróże prawa odznaczają się nieco większą tolerancją i nie reagują na zwykłe stłuczki czy łamanie przepisów drogowych. Spacerowanie z wyciągniętą bronią, kręcenie bączków na środku skrzyżowania, rozwalenie latarni – nie ma problemu. Policjanci ruszają do akcji dopiero po nieco poważniejszych wykroczeniach, takich jak strzał z broni palnej w miejscu publicznym, pobicie kogoś, uderzenie w radiowóz, kradzież samochodu na oczach funkcjonariusza itd. Pierwszy poziom poszukiwania to bardziej ostrzeżenie. Policjanci nie używają broni i nie są jeszcze specjalnie zdeterminowani. Bardzo łatwo ich wówczas zgubić. Ale począwszy od drugiego, celem staje się fizyczna eksterminacja protagonisty. Jednocześnie wystarczy na krótką chwilę zniknąć im z oczu, a zapomną, że kogokolwiek ścigali. 3 sekundy po wyzerowaniu poziomu poszukiwania możemy biegać jak idiota wokół policjantów, którzy nas gonili, a ci nie skojarzą faktów. Czy ma to coś wspólnego z rzeczywistością? Oczywiście nie. Normalnie służby zaczęłyby dokładnie przeczesywać teren, rozesłałyby listy gończe, a zbieg przez najbliższe tygodnie nie mógłby wyściubić nosa na zewnątrz. Zresztą prędzej czy później policjanci trafiliby pewnie do jego kryjówki. Takie rozwiązanie z oczywistych powodów nie sprawdziłoby się w sandboxowych zręcznościówkach, ponieważ po jednej spontanicznej strzelaninie do samego końca kampanii musielibyśmy poruszać się po mieście kanałami. Zupełnie inną drogę wybrali Czesi odpowiedzialni za mafię. W ich produkcjach policja cechuje się wyjątkową czujnością i interweniuje nawet jeżeli zobaczy, że gracz przejeżdża na czerwonym świetle. Dla wielu fanów jest to świetny system, który buduje klimat i realizm, ale nie można zapominać, że mafia to tytuł w gruncie rzeczy liniowy.
Otwarte miasto jest jedynie dodatkiem, a każda misja to całkowicie odrębny rozdział. Konieczność ostrożnej jazdy i płacenie mandatów za drobne wykroczenia jest świetne, ale czy sprawdziłoby się równie dobrze w typowej, zręcznościowej piaskownicy pokroju GTA? Gdyby tak było, to Rockstar na pewno wprowadziłby w ostatnich latach większe zmiany niż tylko zaznaczony na minimapie obszar poszukiwania z czwórki. W grze, w której chodzi o dobrą zabawę, niezobowiązujące szaleństwo i ogólnie rzecz biorąc akcję, system rodem z mafii byłby piekielnie irytujący. Powstrzymywałby graczy przed spontanicznymi rozrubami, szybką jazdą czy najróżniejszymi, często zabawnymi eksperymentami, ponieważ niosłoby to za sobą gigantyczne konsekwencje. Osobiście miałem ten problem w drugiej mafii. Podczas wykonywania misji sprawdzało się to znakomicie. Konieczność zmiany ubrania w sytuacji, gdy policjanci wiedzą, jak wygląda główny bohater, czy tak zwanego przebijania blach, jeżeli samochód jest poszukiwany, świetnie buduje klimat i gwarantuje dodatkowe emocje. Ale skutecznie hamuje zapędy gracza, który chciałby się trochę rozerwać. Zresztą najlepszym dowodem na to, że takie rozwiązanie nie sprawdza się w grach sandboxowych, jest fakt, że Mafia 3 wywaliła większość związanych z policją niuansów do kosza i poszła w stronę GTA. Zniknęły mandaty, zniknęły sklepy z ubraniami, możliwość zmiany rejestracji, a policja zapomina o sprawie tuż po zakończonej sukcesem ucieczce. Swoją drogą na podobną przypadłość cierpią stróże prawa z najnowszego Need for Speeda. Tym, którzy nie grali, przypomnę, że kampania dzieli się na dwa odrębne tryby. W dzień bierzemy udział w legalnych wyścigach, a policja pozwala nam na bardzo dużo. W nocy do akcji wchodzą zdesperowane świry, które starają się nas, no powiedzmy, że aresztować. Miasto przeradza się w istne pole bitwy, gracz starając się uciec taranuje dziesiątki radiowozów, powodując ich zniszczenie, a potem ucieka i następnego dnia, jak gdyby nigdy nic, przemierza grzecznie te same ulice. Nie czepiam się, rozumiem, że to sposób na urozmaicenie rozgrywki, ale z logicznego punktu widzenia nie ma to żadnego sensu. W tym miejscu chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do Cyberpunka 2077, bo jego problemem jest nie tylko masa czysto technicznych błędów w funkcjonowaniu policji. Rzecz w tym, że cały ten system jest koszmarnie prymitywny, a przez to naprawdę nie pasuje do tak wielowarstwowej, rozbudowanej i ambitnej produkcji. Popełniamy przestępstwo, policja dowiaduje się o tym 2 sekundy później i błyskawicznie teleportuje w pobliże gracza uzbrojony patrol, który nie zadaje zbędnych pytań. Chociaż trzeba zauważyć, że nawet ten bardzo prosty system nie działa bezbłędnie i czasami policjanci w ogóle nie przybywają na miejsce zdarzenia. Kilka razy specjalnie wjechałem w grupę ludzi, zdobywając 2 gwiazdki, cierpliwie czekałem i po chwili poziom poszukiwania spadał do zera. Kompletnym absurdem jest fakt, że gliniarze nie potrafią korzystać z radiowozów. W razie wpadki wystarczy wsiąść do samochodu i odjechać kilkadziesiąt metrów dalej. Policjanci nie będą w stanie pokonać tego dystansu i błyskawicznie odpuszczą. A kiedy wrócimy w to samo miejsce, nikogo tam nie będzie. Wydaje mi się, że akurat w takiej grze jak Cyberpunk, czyli rozbudowanym RPG-u z elementami akcji, bardzo dobrze sprawdziłby się bardziej rozbudowany i zniuansowany system. Pozwalający na przyjęcie mandatu, podjęcie próby wytłumaczenia się albo przekupstwa. Tempo rozgrywki raczej by na tym nie ucierpiało, a autentyczność Night City zdecydowanie by wzrosła. Moim skromnym zdaniem jeden z najlepszych systemów stworzono na potrzeby drugiej części Red Dead Redemption. Jego absolutną podstawą są świadkowie, którzy muszą zobaczyć samą zbrodnię albo jej efekt, by ktoś się w ogóle sprawą zainteresował. Jednocześnie świadkowie nie zawiadamiają stróżów prawa telepatycznie w ciągu kilku sekund. Mamy czas, by ich powstrzymać poprzez zastraszenie lub zwyczajną fizyczną eliminację. Jeżeli na przykład zabijemy Bogu ducha winnego człowieka i ktoś znajdzie ciało, śledztwo się rozpocznie, jednak nikt nie powiąże nas z całym zajściem.
Można też założyć chustę i w ten sposób chociaż częściowo zmniejszyć prawdopodobieństwo rozpoznania. Stróże prawa nie zapomną jednak o popełnionym przestępstwie i jeżeli będą wiedzieli, jak wyglądamy, każda wizyta w miasteczku może skończyć się próbą aresztowania. A jeżeli przesadzimy i dokonamy bardzo poważnej zbrodni, wszystkie sklepy zostaną czasowo zamknięte. Świetne rozwiązanie, które daje poczucie, że cały ten świat to autentycznie żyjący ekosystem. Ale ponieważ Red Dead Redemption to tylko gra, twórcy zagwarantowali możliwość łatwego wyczyszczenia kartoteki. W tym celu wystarczy udać się na pocztę i zapłacić wyznaczoną grzywnę. Czyli mimo wszystko można poszaleć, ponieważ da się to bez większych problemów odkręcić. Ten system działa bardzo sprawnie, ale z drugiej strony nie zapominajmy gdzie. Na słabo skomunikowanym dzikim zachodzie, gdzie mamy gigantyczne otwarte przestrzenie i nieliczne małe osady. Gdyby przenieść ten system do kolejnej części GTA, prawdopodobnie nie sprawdziłby się równie dobrze. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę ciekawy, czy Rockstar będzie w tym temacie eksperymentował, czy w szóstce postawi na dobrze znaną i sprawdzoną mechanikę opartą na klasycznych gwiazdkach. Dajcie znać, jaki jest wasz stosunek do policji w grach wideo. Czy preferujecie większy realizm kosztem swobody działania, czy raczej nieskrępowaną niczym wolność? Nawet jeżeli policja zachowuje się przez to całkowicie nieracjonalnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.